Mamy to, na dzisiejszym Night City Wire wreszcie poznaliśmy datę premiery aktualizacji 2.0, dostaliśmy nowy zwiastun kinowy dodatku, materiał z Idrisem Elbą opowiadającym o swojej postaci Solomonie Ridges, sporo nowości odnośnie muzyki, m.in. specjalny numer Dawida Podsiadło i nowe stacje radiowe, buildy, gameplay i sporo więcej, więc bez przedłużania zaczynajmy. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na film podsumowujący Night City Wire. Na starcie otrzymaliśmy genialny zwiastun CGI przedstawiający trochę bardziej zarys fabuły dodatku, coś w stylu zwiastuna z podstawki z E3 2019, gdzie V został postrzelony przez Dexa. Tu natomiast jest to o wiele lepiej przemyślane z racji, że zwiastun nie spoileruje fabuły Phantom Liberty. Akcja trailera dzieje się 7 lat wcześniej, kiedy to Solomon Reed wraca do domu po ciężkiej misji prawdopodobnie kończącej wojnę unifikacyjną. Idris Elba opowiadał o tworzeniu scen tego zwiastuna, m.in. o tej, gdzie Reed przygotowuje się do skoku symbolizującego zakończenie jego dawnego życia i rozpoczęcia spokojnej emerytury, można by rzec. Jest na łączu z Songbird, której imię to Somi, i rozmawiają o uldze, jaką czują w związku z zakończeniem operacji dla NUSA. Niestety, choć Reed ufał Songbird, ta z jakiegoś powodu postanowiła go zdradzić. Widać, że nie przyszło jej to łatwo, być może był to rozkaz z samej góry, to jest od prezydent Myers. Zablokowała wyjścia z pociągu i nasłała na niego zabójców, którzy w zwiastunie praktycznie zabijają Reeda. I gdyby nie to, że akcja działa się 7 lat wcześniej i gdybyśmy nie mieli potwierdzenia w gameplayu, to można by uznać, że to tak zakończył się żywot Solomona Reeda. Tuż przed wyjawieniem zdrady Reed mówi do Songbird, że gdyby nie ona, to nie byłoby go w tym miejscu, w którym jest obecnie. Reed szkolił Songbird, przekazał jej całą swoją wiedzę i stworzył z niej potężnego żołnierza. Zżyli się razem i Reed nie wyobrażał sobie, żeby kiedykolwiek Songbird mogła go zdradzić i odwrócić się przeciwko niemu. A jednak, następnie widzimy skok w czasie i przenosimy się do wydarzeń z Widma Wolności, kiedy to statek NUSA, na pokładzie którego leciała Songbird i Myers, no zostaje zestrzelony i tu zwiastun się kończy. Czyli znamy już bardziej tło fabularne stojące za dodatkiem, jednak w żaden sposób nie spoileruje to samej fabuły dodatku, tak jak robił to zwiastun z 2019. Dobra robota, Reggie. Podobno w tej scenie znajdziemy też jakiś spory easter egg. Jeśli wiecie, o co chodzi, możecie dać znać w komentarzach. Idris Elba powiedział też, że ten zwiastun był nagrywany metodą motion capture, więc podczas nagrywania musiał mieć na sobie masę sprzętu nagrywającego i sczytującego każdą jego emocję i każde drgnięcie mięśni. Sporo mówił też o swojej postaci. Wiemy z tego, że Solomon Reed jest ukrytym agentem, który przeżył już wiele żyć, wcielając się w różne role i pracując dla różnych osób. Po zdradzie Songbird i Myers ukrywał się, a teraz powraca w wielkim stylu, znów mieszając się w ekstremalnie poważne sprawy. Reed będzie też bardzo zwrotną postacią, dzięki której dowiemy się wielu szczegółowych informacji, których od nikogo innego nie wyciągniemy. Nie oznacza to jednak, że Reed jest wylewny, jest teraz o wiele bardziej ostrożny, ciężko poznać jego osobiste odczucia, choć te kłębią się w nim, przepełnia go wściekłość, zawód i ciągła pamięć o zdradzie, której dopuściła się w jego stronę ważna dla niego osoba. Uważa też, że podobnie jak nie wszystkim postaciom powinno się do końca ufać, tak Reed również będzie osobą, z którą współpraca będzie bardzo dynamiczna i sytuacja będzie się bardzo szybko zmieniać. Nie każde słowo wypowiedziane przez postaci będzie wiarygodne. Historia będzie nam mówić jedno, kiedy tak naprawdę powinniśmy skupić się na zupełnie innych kwestiach, które również będą miały znaczenie. Być może będzie tak, że im bardziej zaangażujemy się w pomoc którejś ze stron, w śledztwo, im więcej dodatkowych misji wykonamy, tym lepsze otrzymamy zakończenie i lepiej będziemy w stanie zdecydować, po której stronie powinniśmy stanąć. Następnie pan Burza przeszedł do zagadnień związanych z muzyką. Po pierwsze, od teraz na wszelkich platformach streamingowych możliwy do odsłuchania jest cały soundtrack dodatku Phantom Liberty, stworzony wspólnie przez pana Adamczyka i pana Paciorkowskiego. Znajdziemy tu wiele cięższych utworów w porównaniu do podstawki dodatku, więcej takich, które trzymają w napięciu i takich, które idealnie oddadzą klimat akcyjnego thrillera, jakim jest Phantom Liberty. Poza tym omówiono także trzy nowe stacje radiowe. Będzie to Darkstar, Impulse oraz Grow FM. Ta pierwsza zaoferuje mroczne i klimatyczne utwory wprost z dystopijnej przyszłości i co więcej, znajdą się tam nawet dwa utwory, w których rapuje sam Idris Elba. To jednak nie koniec muzyki z jego udziałem, gdyż praktycznie cała stacja Impulse została wyprodukowana przez aktora. Na tej stacji wysłuchamy bardziej elektronicznych utworów, bardziej takich klubowych. Wśród nich znajdą się też niewydane numery Idrisa Elby. Jeśli chodzi o Growl FM, stację społeczności prowadzoną przez Staszek Radio, dostaliśmy jedynie przebłysk materiału, który ukaże się już niedługo. Pełny dokument ukazujący powstawanie stacji Growl FM będzie dostępny już 18 września, więc całkiem niedługo. Jeśli ktoś uważnie śledził koncert Dawida Podsiadło na Narodowym, to z pewnością nie umknęła mu informacja o współpracy artysty z CD Projekt Red.
Na Night City Wire dostaliśmy potwierdzenie, że Dawid stworzył utwór o tytule Phantom Liberty, który będzie głównym utworem dodatku, takim theme song, motywem przewodnim tego rozszerzenia. Oficjalna premiera numeru odbędzie się już 29 września, więc 3 dni po oficjalnej premierze dodatku, więc do tego czasu pewnie spora ilość graczy zdąży już uświadczyć go w grze. Kolejny segment to przedstawienie gameplayu z rozgrywki. Redzi zaprezentowali nam 3 buildy, które skomponowali na potrzeby tej edycji Night City Wire i są to Bullet Time Ninja, Hack and Slash Netrunner oraz Savage Slugger Solo. Bullet Time Ninja wykorzystuje wszystkie nowe zdolności mobilności w grze. Dzięki temu może unikać pocisków przeciwników przy pomocy wielu daszy i spowolnienia czasu dzięki Keren Zikowowi. Jako broni postać używa katany i Mantis Blade'ów, które otrzymały masę usprawnień i nowych możliwości ataków, no i masę nowych finisherów dodanych do gry dzięki drzewku Relika. Hack and Slash Netrunner będzie mógł wykorzystywać pełnię możliwości hakowania. Będzie mógł zakolejkować haki i co więcej, z pomocą kolejki będzie można też wykonywać specjalne kombosy. Na przykład mocniejszą detonację granatu dzięki zakolejkowaniu detonacji i podpalenia, a także przejęcie kontroli nad losowym pojazdem, następnie ustawienia autodestrukcji i posłania go w stronę przeciwników w czasie, gdy wgrywał się hak detonacji. Ostatni Savage Slugger Solo to totalna miazga, bo umożliwi przyjmowanie na siebie masy obrażeń, przypominając w tym build animalsów. Umożliwi korzystanie z ciężkich karabinów maszynowych, używanie gorilla armsów wzmocnionych drzewkiem relika oraz nowych perków, dzięki którym postać będzie mogła taranować wrogów młotem i wykonywać za jego pomocą trzęsienia ziemi. No i nie zapominajmy oczywiście o finisherze, podczas którego postać rzuca ciałem jednego wroga w drugiego. Redzi przygotowali też niespodziankę. Przy okazji premiery podstawki Cyberpunka gracze domagali się wcześniejszego internetowego edytora postaci, dzięki któremu mogliby przetestować opcję kustomizacji. Co prawda coś takiego nigdy się nie pojawiło i nie pojawi się i tym razem, ale Redzi przygotowali nową funkcję ich strony z lekkim twistem, bo dodali planer buildów, dzięki któremu możemy dowiedzieć się szczegółów o nowych perkach i zaplanować swój przyszły build. Jest to bardzo fajna opcja, dzięki której już teraz mogę zacząć przygotowywać dla Was nowe odcinki z buildami, których realizację zobaczycie już po premierze Phantom Liberty. Przy okazji omawiania buildów i nowych zdolności, broni, szczepów i tak dalej, w tle widzieliśmy też zupełnie nowe materiały z rozgrywki. Wszystkich tutaj oczywiście nie pokażę, więc jeśli ciekawi Was ten temat, to sprawdźcie pełny odcinek Night City Wire. Nie jest on specjalnie długi, bo trwa około 40 minut, a jednak Redzi byli w stanie przekazać w nim masę nowości. Otrzymaliśmy też krótki pokaz nowej funkcji policji, a mianowicie przylotu AV-ki Magstaku i faktycznie wygląda to wyjątkowo epicko, ale cały ten segment był jedynie pretekstem do przekazania o wiele ważniejszej informacji. Tak, poznaliśmy datę premiery aktualizacji 2.0. Nie będzie ona dostępna do pobrania już dzisiaj, ale wcale nie będzie trzeba długo czekać. Na wersji 2.0 w Cyberpunka zagramy już w czwartek 21 września, czyli dokładnie za tydzień i niecały tydzień przed premierą Phantom Liberty. Nie jest to dużo czasu, ale wiele osób z pewnością zdąży przejść na nową podstawkę w te kilka dni, żeby mieć świeży zapis na wyjście dodatku. Na GOG-u mamy też możliwość pobrania nowych gratisów z okazji zbliżającej się premiery Phantom Liberty. Wśród nich znajduje się cyfrowy komiks pod tytułem Cyberpunk 2077 Widmo Wolności i Dziesiątka Mieczy oraz masa awatarów i tapet z grafikami koncepcyjnymi z dodatku. Poza tym wkrótce udostępniony zostanie też gratis nazwany Tapes of Night City, być może jest to właśnie owy materiał o powstawaniu stacji radiowej Growl FM albo coś zupełnie nowego. I to w dużej mierze wszystko, co zostało zaprezentowane na dzisiejszym Night City Wire. Mega cieszę się na powrót tego formatu, bo poprzednie edycje, które pojawiały się przy okazji promocji podstawki Cyberpunka, były dla mnie jedną z najlepszych form promocji i przekazywania treści przez Redów. W tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli moje materiały Ci się podobają, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, aby nie przegapić nowości na moim kanale związanych z dodatkiem Phantom Liberty. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!